Moi drodzy kochani, w dzisiejszym odcinku powalczymy trochę z metalem i z drewnem. Wszystkich, którzy nie oglądali poprzednich odcinków, zapraszam do tego, żeby to zrobić. Dawam to jako taki ogląd, w którą stronę zmierzamy z naszą strugnicą Hernhutów. Teraz mogę wam pokazać, co ja tutaj knułem. To, co przed chwilą wykonaliśmy, to się nazywa imak hakowy i to jest bardzo, ale to bardzo tradycyjne rozwiązanie, które zastępuje rząd, nazwijmy to, normalnych imaków. Wiemy o wykorzystywaniu takiego rozwiązania, na przykład z rycin żyjącego w XVIII wieku stolarza i człowieka renesansu André Roubo. Sęk w tym, żeby otwór pod nasz imak hakowy był jak najbardziej precyzyjny. Im bardziej precyzyjny, tym lepiej. Dlatego najłatwiej wykonać go właśnie teraz, jeszcze przed etapem klejenia blatu. A jeżeli mowa o klejeniu, to klejenie w moim wykonaniu to zawsze jest cyrk. Tak to jest z małymi śrubkami, że giną zawsze wtedy, kiedy nie powinny ginąć. Ostatecznie ją znalazłem. Poczekajcie jeszcze chwilę, bo to nie jest sukces ostateczny. Ale znalazła się. I przepraszam was za tą pikselizację moich paluchów, ale naprawdę są w stanie bardzo niewyjściowym. To od nic nie robienia oczywiście. I'm stranded, a castaway on unknown shore. Although stranger in this content, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom. Zamiast zwykłych wkrętów do drewna stosuję takie gwintowane mufy. To rozwiązanie o wiele trwalsze i lepsze, chociażby ze względu na to, że nasz imak będzie znosił dosyć spore obciążenia i mam wrażenie, że wkręt wkręcony w sztort z drewna bardzo szybko by się wyrobił. Dodatkowo oczywiście wklejam śruby specjalnym preparatem, tak żeby to trzymanie było najlepsze z możliwych. Dopiero teraz przycinam blat na długość, oczywiście z wykorzystaniem zagłębiarki, bo to najlepsze narzędzie do właśnie tego zadania. Niestety moja zagłębiarka nie ma tak dużej tarczy, żeby przeciąć ten blat na raz, więc robię to na kilka razy. Jeżeli zastanawiacie się, ile waży ten blat, to uwierzcie mi, ja również. Jest sposób na to, żeby to sprawdzić. Tak, tyle ważę. W dniu ślubu ważyłem 76 kg. Wnioski wyciągnijcie sobie sami. Po wykonaniu odpowiednich obliczeń wychodzi nam na to, że blat waży 40 kg. Nie jest tak źle. Pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dotycząca blatu. Trzeba go jakoś ustabilizować względem stojaka i do tego stosuje się po prostu kołki. Te same zresztą, którymi zabijałem łączyny w stojaku. Chcę, żeby delikatnie blat przestawał poza stojak. Dlaczego? Dlatego, że zbliża się zima i spodziewam się tego, że blat bardzo delikatnie się skurczy. Ale bardzo delikatnie. Teraz kolej na pasujące otwory w spodzie blatu. Tylne otwory na razie zostawiam bez zmian. Zobaczymy, jak będzie się zachowywał blat. Czy to znaczy, że na naszej strugnicy można już zacząć strugać? Tak, dokładnie tak. Spróbujmy, jak struga się na naszym nowym blacie i przy wykorzystaniu naszego nowego imaka hakowego. A przed nami najbardziej chyba ciekawy, przynajmniej dla mnie, etap budowy tej strugnicy. Zajmiemy się przednim imadłem. No w sumie jedynym imadłem. I zwyczajowo chciałem pozdrowić wszystkich moich nowych patronów, starych zresztą też pozdrawiam. A jeżeli ktoś chce wesprzeć moją działalność, ktoś chce wesprzeć budowę tej strugnicy, to zapraszam na mój Patronite. A tymczasem do następnego odcinka.